te jesienne, mroźne popołudnie ze Stadionu Aleja wita Państwa Kamil Sobala. Już za moment na tej murawie, którą widzą Państwo na swoich ekranach, Odra Wodzisław podejmie ROW 1964 Rybnik w derbach Górnego Śląska w ramach półfinału Poltenpucharowego Pucharu Polski. Będzie się działo. No takie mamy nadzieję, że tutaj rzeczywiście to spotkanie nas zaskoczy pozytywnie, a nie na przykład jakimiś sytuacjami, które później będą latały po różnych mediach społecznościowych. Ale zanim przejdziemy tutaj do tego pojedynku, do tego starcia, na sam początek składy. Zaczynamy od składów Odry Wodzisław. Z numerem pierwszym Dawid Wrzosek, z trójką Maciej Kłosek, z czwórką Mateusz Grober, z siódemką Łukasz Gajda, z ósemką Bartosz Wodnicki, z dziesiątką Paweł Polak, z jedenastką Maksymilian Roguła, z osiemnastką Szymon Kalisz, z numerem 70 Piotr Grober i 74 numerem zagra z kolei Słodowy, a z 90 Piotr Grober. Na tym momencie już drużyna Odry i oczywiście gości melduje się na murawie. Za chwilę wrócimy do składów, bo posłuchajmy, co dzieje się dziś w Wodzisławiu Śląskim. Dziś zarówno głośno z prawej, gdzie są teraz w tym momencie kibice gości, jak i z lewej, gdzie znajdują się kibice gospodarzy. Z jednej, jak i z drugiej strony głośny doping i gorąca atmosfera. No i miejmy nadzieję, że ta właśnie atmosfera sprawi, że zobaczymy niesamowite zawody dziś w Wodzisławiu Śląskim. Jeśli chodzi o skład drużyny gości, to go z kolei będą tworzyć z 64 numerem Dominik Stanny, z dwójką Jan Janik, z szóstką Paweł Chłodek, z numerem siódmym Ubąk James, z dziewiątką Wiktor Piejak, z dziesiątką Paweł Mandrysz, z jedenastką Salwador Bryka, z czternastką Szymon Balcer, z piętnastką Kasper Piekarski, z numerem 20 Famian Włodarczyk i z numerem czwartym tą jedenastkę zamyka Jakub Kuczera, były piłkarz Odry Wodzisław. Jeśli chodzi jeszcze o trójkę sędziowską, tak aby uzupełnić wszystkie informacje, to sędzią głównym tego pojedynku będzie Bartosz Jerz, sędzią asystentem numer 1 Marcin Bochynek i sędzią asystentem numer 2 Kamil Wacławik. I już czekamy, już sędzia sprawdza gotowość jednej, jak i z drugiej strony, aby już za chwilę, aby właśnie rozpocząć derby Górnego Śląska, a więc startujemy! Już długie podanie na lewą stronę. Przejmuje to wszystko Kuczera. Rybnik szybko tutaj już z atakiem. Chce zacząć z wysokiego C. Włodarczyk w pole karne. Próbują tutaj poradzić sobie w bramce Odry. Jednak źle to wygląda na Odry. Cały czas groźnie. Próbują wodzisławianie się pozbierać od tych pierwszych minut, bo rybniczanie zaatakowali. Teraz taki niebezpieczny wślizg. Kończy się to jednak wszystko rzutem rożnym. Ale że nam się rozpoczęły te zawody w Wodzisławiu Śląskim, trzeba przyznać. 33 sekunda, a my już naprawdę mieliśmy bardzo gorącą okazję pod bramką Dawida Wrzoska. Ale oczywiście tutaj rzeczywiście, aby tak się stało, wodzisławianie przede wszystkim muszą pomyśleć o wzmocnieniach. Teraz niedokładne podanie. Znów rybniczanie z kolejną akcją. Kuczera radzi sobie z tym na razie. Defensywa Odry i tu też jest faulowane. Faulował Wodnicki. To jest pytanie. Który z tych panów będzie próbować bezpośredniego strzału? Albo może inaczej. Może jednak dośrodkowanie spróbują zagrozić rybniczanie. Jest jednak strzał, ale piłka przylatuje obok słupka. Teraz ciekawe prawdopodobnie rozegranie. Będziemy mieli rzut rożnego. X pokazane przez Mandrysza. Właśnie na krótko teraz on, Mandrysz w pole karne, na długi słupek, gol! I tak to właśnie się dzieje, że rybniczanie wychodzą na prowadzenie. Strzelcem bramki grający z numerem 14, Szymon Balcer. No trzeba powiedzieć jasno, wodzisławianie prosili się o bramkę. Przede wszystkim te błędy defensywy, ta ospałość, ten brak skupienia Odry Wodzisław sprawiał naprawdę, że rybniczanie byli coraz bliżej tego, co ujrzeliśmy przed chwilą, czyli otwarcia wyniku. Odkrył te wszystkie błędy, mankamenty defensywy Odry Wodzisław, która musi się obudzić, musi wrócić do gry. Teraz właśnie Odra z kontrą, faulowany teraz piłkarz Odry, sędzia każe grać dalej, Gajda. Już mu na obieg idzie jeden z jego partnerów, Gajda jednak utrzymuje się przy piłce, Gajda, strzał, no tak do końca. Nie wiadomo było, gdzie ta piłka doleci, ale ostatecznie jednak minęła boczny słupek. Ale ostatecznie zakończyło się to niedokładnością, zakończyło się to stratą. Teraz ruszają właśnie rybniczanie. James już tą lewą flanką napędza tę akcję. Blisko jest też Wodnicki. James wypuszcza na chwilę tą piłkę. Wrzosek, ale jednak łapie.
No zrobiło się gorąco, bo tu już Kuczera patrzył, gdzie ta piłka ląduje, żeby jak najszybciej może dobić tę futbolówkę. No i jak na razie wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dwie drużyny z Wodzisławia Śląskiego dzisiaj poległy na tym stadionie. Przynajmniej zwiastują tak te pierwsze 23 minuty tej rywalizacji, bo rzeczywiście Odra próbuje się obudzić. Teraz strzał i piłka wychodzi poza linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny, pokazuje pan Bartosz Jerzy. Teraz Gajda, a i niedokładne podanie, kończy się to stratą i też kontrą, już ruszają Rybniczanie, świetne podanie do Jamesa, ale Słodowy wybija tą piłkę i lecimy w drugą stronę, już jest Wodnicki, podanie do Polaka, Polak już połyka te metry, teraz na lewą stronę jednak podanie do Roguła, ale ta piłka, no tak... Dość daleko przelatuje za bramką ta parabola lotu. Mam wrażenie, że nawet tej paraboli tam nie dało się ujrzeć. Przypomnę, że dotąd mecze pomiędzy Odrą Wodzisław a Rowem Rybnik odbyły się 12 razy. 12 takich potyczek oglądaliśmy. 4 zwycięstwa, 2 remisy Odry Wodzisław, 6 właśnie porażek Rowu Rybnik. Teraz okazja, James! Aj, no tutaj miał podwyższenie tego wyniku na nodze, James! Mówiąc jeszcze o tym okręgowym Pucharze Polski, mówiąc o tych meczach pucharowych, warto także wspomnieć te z 2021 roku. Ale teraz za chwilę do tego wrócimy, bo w tym momencie Gajda! Świetnie broni stan, dobitka! Jest poprzeczka! No zrobiło się gorąco, Odra jednak cały czas utrzymuje się przy piłce. Jest Polak, rozciągnięcie gry do Gajdy. Gajda szuka sobie miejsca do strzału, Gajda też właśnie... Przepraszam bardzo, to był finał oczywiście Okręgowego Pucharu Polski. Odra Wodzisław prowadziła do przerwy 1-0 i ostatecznie przegrała 2-3. To tylko pokazuje, jak te mecze są ciekawe pomiędzy tymi zespołami. Teraz okazja i czy był tutaj faulowany piłkarz Odry w polu karnym? Jednak jak na razie jesteśmy cały czas przy tej samej sytuacji. Utrzymuje się przy piłce Polak. Polak cały czas tutaj po obrębie. Piotr Grober. Bardzo nisko tutaj... strzec z tą piłką, no ale tutaj potrzeba rzeczywiście zagęstnienia tej środkowej części boiska. A i teraz lekka strata, ostatecznie Grober to wszystko naprawia, Kłosek. Kalisz, dośrodkowanie w pole karne, strzały! Gajda próbował, teraz też leży na murawie. Nie wiem, czy tutaj nie było jakiegoś zdarzenia nieprzyjemnego. Dla piłkarza Odry Wodzisław, na pewno za chwilę ujrzymy to na powtórce. Sędzia główny Bartosz jeszcze doliczył co najmniej 1 minutę. Taka informacja przed chwilą wybrzmiała na stadionie Aleja. Teraz jednak Kuczera. Kuczera utrzymuje się przy piłce. Kuczera sprytnie chciał tutaj przedostać się do środka pola karnego. To mu się nie udało, a teraz z kolei sfaulował i głośno się tu zrobiło na stadionie. Bardzo to się nie spodobało trybunom. No bardzo niekulturalne w sumie tutaj zachowanie. Nie wiem, nawet o, tutaj jeszcze podburza kibiców Odry Wodzisław. Co ciekawe, przecież ten piłkarz niedawno występował w Odrze, więc no ładny szacunek tutaj dla barwy swojego byłego klubu. I już w tym momencie startujemy z drugim aktem derbów Górnego Śląska. Za dobrze po stronie tego piłkarza, ale cały czas atakuje, cały czas robi różnicę, cały czas napędza tę akcję. Ostatecznie jednak nadal brakuje tego jednego, tej kropki nad i, żeby Wodzisławianie wyrównali. Ale teraz może, w tym momencie Kalisz, utrzymać w piłce, Kalisz! Jak na razie futbolówka wybita, tutaj też drobne protesty ze strony piłkarzy Rowu Rybnik. Dokładnie wybita piłka posłana, można powiedzieć, przez Pawła Mandrysza, kończy się stratą. Teraz rusza Odra, Polak na lewą stronę, tu jest Gajda już tutaj czaruje przy tym polu karnym. Gajda trzyma się przy tym piłce, teraz podanie do Polaka. Polak, Kłosek na prawą stronę przedłużył, można powiedzieć, ciekawe to i rozegranie na... obieg dośrodkowań, pole karne, ale broni Dominik Stanny. Ależ tutaj naprawdę zrobiło się gorąco pod sektorem gości, bo ich drużyna mogła, była bliska przynajmniej utraty bramki. Mogło się tutaj wydawać, że przez chwilę zostałoby gdzieś zbite przez jednego z piłkarzy z Rybnika. Ostatecznie jednak piłka przejęta tak bardziej bliżej środka. Włodarczyk, dośrodkowanie w pole karne. Czy tam był faul? James leży. Sędzia jednak każe mu wstać. Nie będzie tutaj rzutu karnego. Oczywiście też jest reakcja trybun. Nie podoba to się kibicom Odry Wodzisław.
Dawid Gubong Giants to ważny, ważny element. Oczywiście rowu Rybnik, 5 bramek w lidze jak na razie na koncie tego zawodnika. Teraz strzały troszkę niefrasobliwie tutaj interweniował Dawid Wrzosek. Ostatecznie wyłapuje futbolówkę. Nikodem Powroźnik jak na razie tylko kilka bramek w lidze. Był jeden moment, był jeden czas, kiedy wydawało się, że się już przemógł, że te bramki będzie zdobywał. Ostatecznie to się jednak zakończyło na tym meczu, jeśli chodzi o zdobywanie. Oczywiście z małymi wyjątkami. Teraz Rof. Paweł Mandrysz. I teraz okazja, jest gol! Kuczera pakuje piłkę do siatki od Wodzisław. I już w tym momencie Rof prowadzi 2-0. Zaskoczył tutaj Rof Rybnik od Wodzisław. I też tutaj widzimy kilka takich niemiłych, nie fair play zachowań rezerwowych Rowu Rybnik, którzy podeszli tutaj pod trybuny zajmowane przez kibiców od Wodzisław, żeby troszkę ich sprowokować, naśmiać się. Ale my skupiamy się na tym, co dzieje się na boisku, a podziało się naprawdę sporo. 2-0 dla Rowu, Kuczera z bramką. No i próba tutaj, próby od Wodzisław na to, żeby zremisować, stają się naprawdę coraz trudniejsze. Starają się coraz naprawdę cięższe do wykonania. Bo już 0-2, 62 minuta. No nie widzieliśmy za dużo, co się działo wcześniej, ale widzieliśmy za to reakcję Mateusza Słodowego, który wręcz runął na ziemię. Teraz jednak Rof próbuje się przedostać, teraz Kuczera. Cały czas goście utrzymują się przy piłce. Robi się naprawdę groźnie pod bramką Odryszczy. Będzie bramka na 3-0. Jak na razie Odra się broni. I też ostre starcie tutaj. Polu karnym Kuczera odepchnięty. Znów one w takich starciach, które naprawdę nie wyglądają dobrze. No i tutaj zamienił nam się stadion, ale ja w oktagon MMA. Robi się naprawdę bardzo gorąco. Popchnięty Maksymilian Roguła. Runął na ziemię. Także popchnięty Kuczera. A wszystko to w towarzystwie właśnie dymu, który unosi się prosto z trybun. No naprawdę zrobiło się gorąco, no nie chcemy oglądać takich sytuacji. My tutaj przyszliśmy na futbol, a nie na walki uliczne. To nie freak fighty. To mecze piłki nożnej, panowie. No zrobiło się gorąco, ale wracamy do futbolu. Wracamy do futbolu, wracamy do naszej głównej dyscypliny tej transmisji. Teraz podaje na lewą flankę, rusza Odra. Z wysokiego chce wznowić tą grę. Teraz strzał i jest gol! Nikodem Powroźnik, on tutaj przywraca nadzieję Wodzisławiu Śląskim. Świetnie wznowiła tą grę Odra Wodzisław. Trafiając do siatki Rowu Rybnik, 1-2. I czy to jest ten moment kulminacyjny? Czy to jest ten moment, w którym wodzisławianie wrócą do rywalizacji? I będziemy mieli 2-2, odpowiedź już za chwilę, a my w tym momencie posłuchajmy, jak ten stadion świętuje bramkę dla swojej ukochanej drużyny. Cały czas oczywiście na straży kapitan Rowu Rybnik Jan Janik, który w lidze jak na razie strzelił 4 bramki. Także również i bramkostrzelny jest kapitan Rowu Rybnik. Teraz rusza Kuczera. Kuczera faulowany i jest rzut karny. Odra sama tworzy sobie kłopoty, które za chwilę mogą zostać zamienione przez Rowu Rybnik na bramkę 3-1. Faulowany Kuczera, no to jest jej piłkarz, który jest cały czas w centrum uwagi, czasami pozytywnie, czasami negatywnie, ale naprawdę świetny mecz tego piłkarza. Gwizdy na stadionie. Janik bierze rozbieg. Janik strzał i gol! 3-1 dla Rowu Rybnik i biegnie już teraz kapitan Rowu w kierunku trybuny zajmowanych przez Odrę Wodzisław, ale także i do swojego sztabu, aby poświętować tę bramkę 3-1, a przy okazji także i uciszyć trybuny. No świetnie wykonał ten rzut karny Jan Janik, no i pięknie się układa ten mecz dla Rowu Rybnik. Ten gest właśnie wykonany przez kapitana Rowu Rybnik był takim, można powiedzieć, przekazaniem, spokojnie, wszystko pod kontrolą. To jest moja praca, to jest moja robota, mamy 3-1, chłopaki. Ale no zobaczymy jeszcze, no jeszcze jest 8 minut, nigdy nie mów nigdy, zwłaszcza w futbolu.
Kalisz. Kalisz, oj, 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 bardzo nieładne tutaj wejście. I znowu robi się gorąco. Aby strzelić, aby umieścić piłkę w siatce, aby wrócić do gry, aby tutaj jeszcze te nadzieje zostały ożywione w Wodzisławie Śląskim. Pawełek! Oj, niewiele zabrakło. Ładnie leciała ta piłka. I stan, dalekie wybicie. Pawełek. Na krótko też przy właśnie Wodnicki. Do niego posłane to podanie. Wodnicki. Wodnicki. Ciekawe podanie po linii. Jest groźnie. Gajda, Gajda, Gajda. Gajda, gol! I Gajda przedłuża nadzieję na to, abyśmy mieli tu jeszcze wyrównanie w tej rywalizacji. Na razie 2-3. I kto wie, co jeszcze nas czeka. Zrobiło się momentalnie głośno. Zrobiło się momentalnie ciekawi tutaj Wodzisławy Śląskiej. Troszkę bardziej pod dośrodkowania, aby właśnie wprowadzić tych wysokich piłkarzy w pole karne rowu Rybnik i tam być może spróbować właśnie strzału głową, który może zapełnić wyrównanie. Pawełek. Grober. Ciekawe wysunięcie, teraz piłki, strzału! Ale to nie wyszło Pawełkowi, choć naprawdę niezła próba. Być może właśnie w tym momencie będziemy już oczekiwali końcowego gwizdka dopiero za 2 minuty, a nie za minutę, jak było wcześniej. Teraz Gajda, podanie po linii, Laskowski. Laskowski połyka te metry, Laskowski, pole karne, jest groźnie. Źle to zrobił jednak Powroźnik, cały czas utrzymuje się przy piłce. Zgarnia to Gajda, 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 wybita ta piłka, teraz jeszcze jest okazja. Powroźnik, ale tylko boczna siatka. No niektórzy na tym stadionie widzieli już piłkę w siatce, jednak nic z tego. Piłka co prawda tylko obiła siatkę i to boczną. I Maksymilian Roguła już przygotowany. Ostatnia akcja Odry Wodzisław prawdopodobnie w tym spotkaniu. Dużo rosłych piłkarzy, prawie cała drużyna Odry pod bramką, w polu, przed polem karnym dokładnie rowu Rybnik. Roguła, dośrodkowanie w pole karne i co z tego będzie? Jest groźnie, cały czas Odra utrzymuje się przy piłce. Powroźnik, Powroźnik, cały czas Odra ma piłkę przy nocy i nic z tego nie było, za to jest gwizdek sędziego kończącego tą rywalizację. Derby Górnego Śląska kończą się zwycięstwem rowu Rybnik 3-2 i to ta drużyna awansuje do finału Poltent Okręgowego Pucharu Polski. Jak niesamowite było to spotkanie, niesamowicie emocjonujące. Widzą zresztą Państwo na swoich ekranach, bo tutaj naprawdę derby wpisały się, definicja derbów idealnie wpisała się w tą rywalizację. Zarówno jeśli chodzi o dorobek, raz z prawej, raz z lewej, bo i kibice gości, kibice gospodarze stworzyli świetne warunki. Tak też i tutaj naprawdę też dużo takich zachowań bardzo niekulturalnych miało miejsce. Teraz widzimy właśnie, można powiedzieć, o parę tych sytuacji, bo także i zmienia po ostatnim gwizdku, żółta kartka pokazana przez sędziego. Też dość gorąco dzieje się na trybunach. Patrzę też w różne strony, bo wszyscy teraz mkną w stronę ławki rezerwowych. Nie wiem, czy tam coś się nie wydarzyło w tym momencie. Oczywiście Jakub Kuczera tutaj w dość mocnej starciu. No, mam wrażenie, że Jakub Kuczera, no tutaj... Raz jeszcze przypomnę kalendarz do nabycia. Chciał zostać gwiazdą. Albo po prostu już tutaj stara się o kontrakt w Fame MMA. Bo jak na razie, patrząc na dawne standardy, no to dymi nieźle. Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu za uwagę. Ten mecz wywoływał mnóstwo emocji od samego początku tygodnia, od poniedziałku, po dzień dzisiejszy, czego nawet efekty widzieliśmy przed chwilą. Ostatecznie jednak spotkanie to kończy się zwycięstwem 3-2 dla rowu Rybnik. Za uwagę dziękuję Państwu Kamil Sobala, który miał szaloną przyjemność skomentować to niezwykle interesujące starcie. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia. Od rodziny zabawkę. Od rodziny zabawkę.
szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.